Wszystkie produkty do makijażu i większość akcesoriów Glow wykonana jest z materiałów syntetycznych. Jest to ważny fakt, mając na uwadze to, co powiem za chwilę. Mikrowłókna są to mikroskopijne kawałki plastiku, które przedostają się do środowiska wodnego podczas prania i używania materiałów z włókien syntetycznych, takich jak poliester czy polamid. Udowodniono naukowo, że przeciętna pralka o przeciętnym wsadzie złożonym z poliestru uwalnia do tego środowiska wodnego nawet niespełna 500 000 mikrowłókien. A przedostają się one do środowiska wodnego, ponieważ są na tyle małe, że nie wychwytują ich filtry pralki czy filtry oczyszczalni ścieków. Mikrowłókna zostały znalezione w 83% próbek wody pitnej z kanu z całego świata, w powietrzu, w deszczu, w owadach i pod koniec ubiegłego roku w ludzkim gale. Tak naprawdę nie do końca wiemy, jak działają na organizm ludzki, prawdopodobnie tak jak każdy związek endokrynnie czynny, czyli zaburzają gospodarkę hormonalną organizmu i przyczyniają się m.in. do problemów z płodnością i do rozwoju chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotworów, tych, które związane są z hormonami. Także za każdym razem, kiedy myjesz Twoją twarz rękawicą oszczędzającą środowisko, wypuszczasz prawdopodobnie do środowiska setki mikrowłókien, a jest to o tyle ważne, że te produkty używane są bardzo często i muszą być prane bardzo często, czasami nawet dwa razy dziennie. Jak przeglądałam stronę Glow, część tych produktów trzeba prać ręcznie, część tych produktów można prać w pralce, a w pralce wiadomo jeszcze gorzej, jeszcze bardziej się uszkadzają mechanicznie i gubią jeszcze więcej mikrowłókien. Tym bardziej, że Glow pisze na stronie wprost, że są to mikrowłókna z jakiejś mikrotechnologii i są 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Jak myślicie, czy włókno 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa zostanie wychwycone przez filtr pralki bądź filtr oczyszczalni ścieków? No nie sądzę. Nie zrozumcie mnie źle, jestem jak najbardziej za każdym wielorazowym rozwiązaniem, jednak trzeba robić to z głową i po wgryzieniu się. No jednak moim zdaniem sprawa Glow, które ma wszystkie produkty do makijażu z włókien syntetycznych typu poliester i polamid, jest sprawą dość kontrowersyjną i czy takie produkty można nazywać do końca produktami oszczędzającymi środowisko, a dlaczego w ogóle, no dobra, są sobie w tym środowisku wodnym i dlaczego w sumie to jest złe? Dlatego, że zalegają tam dziesiątki i w przyszłości setki lat i są niczym gąbki, te mikrowłókna w środowisku wodnym, które przyciągają wszelkie zanieczyszczenia, które są wokół, są jak magnes, który przyciąga chemikalia i paliwa i te mikrowłókna, które są nasycone tymi chemikaliami, często są mylone z pokarmem przez organizmy morskie i są na przykład zjadane przez ryby. I człowiek ostatecznie zjada ryby, więc wszystko zamyka się w obiegu. To jest moja rękawica sprzed kilku lat. Kupiłam ją za czasów, kiedy był szał na Glow, kiedy nie wiedziałam kompletnie nic o ekologii. Tak, była wyprana z dżinsami, pisałam już o tym w poście na Instagramie. Odgrzebałam ją ostatnio w moich rzeczach z okazji porządków. Składa się ona w 70% z poliestru i 30% z polamidu. Co mnie jeszcze bardzo denerwuje w tej marce, to to, że każdą rękawicę i każde wielorazowe płatki do makijażu należy wymieniać co 3 miesiące i pisze o tym producent na karcie każdego produktu. Natomiast na całej stronie internetowej, w sekcji najczęściej zadawanych pytań czy na stronie produktu nie znalazłam informacji, dlaczego trzeba to zmieniać. Domyślam się, że dlatego, że te mikrowłókna zużywają się w jakiś mechanicznie w jakiś sposób, ale uważam, że jeżeli ktoś pisze, że coś trzeba wymieniać co 3 miesiące, powinien napisać dlaczego, no bo jednak jest to tworzywo syntetyczne, a tworzywo syntetyczne z reguły jest nieśmiertelne, więc dlaczego trzeba to wymieniać co każde 3 miesiące? Moim zdaniem jest to bez podawania przyczyny, bo producent nie podaje przyczyny, jest to pewnego rodzaju napędzanie konsumpcjonizmu i produkt z zasady, który reklamuje się jako oszczędzający środowisko, jako wielorazowy i ekologiczny, musi być wymieniany co 3 miesiące. I uwierzcie, że jeżeli to są włókna mieszane, czyli poliester i polamid, no to jeżeli wyrzucicie to na wysypisko, to na pewno nie zostanie to poddane recyklingowi, ponieważ moim zdaniem taką zużytą szmatę trzeba wyrzucić do śmieci zmieszanych. I po prostu zostanie spalona w spalarni. I tak, nie powiecie mi, że można nią czyścić szyby, używać ją do sprzątania, ale w sprzątaniu też za każdym razem uwalnia ona mikrowłókna,
100 razy cieńsze niż ludzkie włos, niż ludzki włos, do środowiska. No i ile można recyklingować szmatek do sprzątania, jeżeli ktoś używa tego non-stop i wymienia to co 3 miesiące? Żeby nie było, to słuchałam wywiadu z współzałożycielką marki Glove i wydaje się całkiem spoko babką, dlatego napisałam na maila podanego na stronie informację o mikrowłóknach i pytanie, czy zamierzają coś z tym zrobić, bo moim zdaniem dzisiaj powinniśmy myśleć o takich rzeczach. Na przykład kolejny przykład greenwashingu, który zauważyłam na stronie. Weszłam na stronę, bo przygotowywałam się do tego filmiku i zauważyłam, że Glove wypuściło serię Eco, myślę sobie super, może stworzyli rękawice z biodegradowalnych włókien, typu na przykład frota bambusowa, ale nie, są to klasyczne rękawice z takiego samego składu, tylko uwaga, zapakowane są w woreczki biodegradowalne ze skrobi. I moim zdaniem jest to greenwashing, bo jak dobrze wiecie, niestety nie mamy w Polsce technologii, która by rozkładała biodegradowalny plastik wyprodukowany ze skrobi, ponieważ potrzebuje on bardzo aptecznych, specyficznych warunków. Specyficznej temperatury, specyficznej wilgoci, specyficznego nasłonecznienia. I po prostu w Polsce nie mamy takiej technologii, więc ten biodegradowalny plastik ląduje w zwykłym plastiku. Wiem, że w różnych gminach może być różnie, ale na pewno niestety moim zdaniem nie jest on w żaden sposób ekologiczny i jest to greenwashing, bo pakują plastik w kolejny plastik i całą serię nazywają serią eco. I moim zdaniem nie powinno się tak robić. Oczywiście produkcja biodegradowalnego plastiku nie zużywa na przykład nieodnawialnych surowców w stylu ropy naftowej i w ten sposób nie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska, ale jednak dalej pozostaje problem plastiku i to, że nie możemy nic z tym zrobić. Ja tak naprawdę nie wiem, co teraz mam zrobić z tą rękawicą i nie chcę jej używać do sprzątania. Nie używam już mikrofibry do sprzątania, używam bawełnianych szmatek do sprzątania z biodegradowalnymi włóknami, ponieważ uważam, że wypuszczanie mikrowłókien plastikowych do środowiska no nie jest w porządku i uważam, że nie powinniśmy tak robić, tym bardziej pod przykrywką oszczędzania środowiska, jeżeli ktoś jest nieświadomy, okej, ale jeżeli wiemy o tym, wiemy jak to działa, słyszeliśmy o tym, uważam, że nie powinno tak się robić. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja uważam, że istnieje na rynku wiele alternatyw w postaci mniej wypromowanych rękawic z biodegradowalnych włókien typu frota bambusowa, typu konopie, bawełna i używanie takich rękawic, tym bardziej, że nikt nie pisze, że trzeba je wymieniać co 3 miesiące, jest jak najbardziej w porządku. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!